Dziś w dobie bardzo głębokiego kryzysu Unii Europejskiej bardzo dobrze, że pojawiła się książka, która ujmuje temat Unii Europejskiej w bardzo szerokim kontekście historycznym, filozoficznym, politologicznym, bo jest to książka, jak mówię, na czasie. Marek Cichocki, no, wybitny specjalista od spraw europejskich, przygotował opracowanie, w którym zawarte są, że będzie, główne refleksje na temat tego, czym jest współczesne państwo, czym jest imperium, czym jest wobec tego Unia Europejska. Ten twór, który właściwie dotąd nie był do końca zdefiniowany, czasem jest zdefiniowany jako proces. I refleksje Marka Cichockiego bardzo bym polecił. One są bardzo głębokie, bardzo ciekawe i bardzo aktualne. Bo te wszystkie rozważania, które znajdziemy w tej książce, mogą nam pozwolić znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest przyszłość Unii, dlaczego Unia ma kłopoty i w ogóle co z tego dalej wyniknie.